Zapraszam, panie doktorze. I panie profesorze. Dzień dobry. Ukłony. Proszę o pas jeszcze, bo to niezależnie od tego, jaką kto ma funkcję w życiu, jaką ma wiedzę, pewne standardy obowiązują wszystkich. Wszyscy mamy jedno życie, niezależnie od wszystkiego. No nie, myślę, że profesor, który wie, jak pewne rzeczy zrobić, a już w ogóle jest transplantologiem, no to wie, jak przetrwać kilka rzeczy. No. Co dobrego? Ładna pogoda w Warszawie. Człowiek podróżujący non-stop po świecie wpada do Warszawy na długo, na chwilę? Nie, jestem przede wszystkim, pracuję w swojej klinice na stałe, to jest moje miejsce życia zawodowego. Z racji tego, że jestem nauczycielem akademickim, nauczyciele akademicy mają 6 tygodni urlopu. To jest taką ogromną zaletą wykonywania tego zawodu w systemie uniwersyteckim. Mam też czas, żeby zająć się trochę może innymi rzeczami, jak choćby wyjazd do Afryki. Właśnie, o tym chciałem z panem porozmawiać, jeśli pan pozwoli, panie profesorze. Chociaż w Polsce, jak wszyscy widzą lekarza, mówią: i kiedy kryzys w aptece się skończy? Nie wiem, ile razy pan to słyszał ostatnio, będąc tutaj, ale no tak, a nie inaczej u nas to wygląda. No. Znaczy, no, mi się wydaje, że ja osobiście trzymam kciuki za pana ministra, profesora Szumowskiego, dlatego że widzę, że problem aptek jest mocno grany w przygotowaniu do kampanii wyborczej. Zdrowie nasze jest jedno. Ten problem w aptece ma i wyborca PiS-u, i wyborca Platformy Sądowa. Każdy cukrzyk. Każdy ma ten problem. Wydaje mi się, że nie powinno się grać jednak zdrowiem, dlatego że, tak jak mówię, każdy z ministrów też miał po kolei swoje problemy wynikające z systemem. A to pielęgniarki, a to lekarze rodzinni, więc to jest szalenie trudne miejsce do funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia. Uważam, że wszyscy powinniśmy jednak też wspierać, niezależnie, tak jak mówię, od naszych poglądów. Każdy ma prawo do swoich poglądów, ale zdrowie akurat, tak jak mówię, nie ma barw politycznych. Jak pan ląduje w Afryce i patrzy na ich, czasem trudno to nazwać systemem zdrowia, prawda? To uczy pokory? Życie zawsze uczy człowieka pokory, to szczególnie chirurdzy mogą powiedzieć, bo jak już chirurgowi wydaje się, że jest Panem Bogiem, a nieraz to szczególnie słabość młodych chirurgów, przychodzi ten prawdziwy Pan Bóg i pokazuje takie sytuacje w życiu, że się pokornieje. Nie, oczywiście Afryka w ogóle uczy pokory, no, to jest tak... Startujemy z miasta europejskiego, wsiadamy do samolotu, po kilkunastu godzinach, w sumie niewielnie, w krótkim okresie czasu lądujemy w innym miejscu, gdzie przed nami stoją identyczni ludzie jak my. Przecież każdy człowiek jest taki sam, natomiast rzeczywiście jakość życia jest nasza zupełnie inna. To już budzi szacunek do tego, co mamy. Powinno budzić w nas szacunek do tego, co mamy, cieszyć się z tego, co mamy. Dlatego, że ludzie w różnych szerokościach geograficznych często nie mają takiego szczęścia. Tak zaobserwowałem taką ciekawą sytuację w Łambie, w tym szpitalu, gdzie pracowaliśmy. Po takiej deptanej drodze mały chłopiec 5-letni turlał starą, zużytą oponę. Jak ona mu przeleciała parę metrów, on się strasznie cieszył z tego. I tak sobie wyobraziłem, że ten uśmiech dziecka jest taki sam, niezależnie od tego, czy on sobie w Polsce puszcza drona na przykład i się z tego cieszy, czy ten dzieciak, który sobie turla tą oponę, ona mu przeleciała ileś metrów, co wzbudziło jego radość, satysfakcję, to pokazuje, że no, jesteśmy tacy sami. W zasadzie można by powiedzieć, że skoro jesteśmy tacy sami, to powinno nam się od życia tyle samo należeć. Jednak to, co pan powiedział na początku, rzeczywiście uczy to pokory, ponieważ ci ludzie, którzy tam żyją w tych szerokościach geograficznych, mimo tego, że takim doskwiera wiele braków, też się potrafią w tym życiu odnaleźć i też funkcjonować. Jak pan się tam znalazł? To taka ciekawa historia. Byłem 2 lata temu w Poznaniu z moim specjalizantem na egzaminie specjalizacyjnym. Taka jest zasada, że kierownik specjalizacji, a więc taki starszy chirurg, który ma pod sobą chirurga, którego kształci przez 6 lat, jedzie z nim na egzamin, który on musi zdać ustny, komisyjny. I tam poznałem młodych ludzi z Poznania związanych z Fundacją Harambe Polska, którzy od już jakiegoś czasu jeździli z taką pomocą trochę edukacyjną, humanitarną w te rejony Kenii i opowiedzieli mi o ciekawą historię o szpitalu w głębokim interiorze w środku Kenii, założonym w latach 70. przez ciekawego, ja uważam, ekscentryka włoskiego chirurga, który przyjechał w tamte tereny, w miejsce, gdzie była tylko podstawówka i zwykła przychodnia, prowadzone oba ośrodki przez siostry zakonne, i postanowił wybudować szpital w tym miejscu. A że miał wielu przyjaciół milionerów we Włoszech, oni mu to sfinansowali.
wspaniały kompleks. Zresztą taki człowiek widać po tym, jak to jest wszystko skonstruowane, że taki mocno pragmatyczny, bo na przykład zapytałem się, dlaczego... I tu chirurg zaczyna się fascynować architekturą, tak? Ale to jest bardzo... Akurat uważam, że doktor ten Brandoni był niezwykle pragmatyczny, bo chociaż na moje pytanie, dlaczego ta izba przyjęć jest tak ogromna, bo to rzeczywiście w formie takiej hali, dlatego, że doktor uznał, że jeżeli ktoś jest głodny, to jeżeli przyjdzie do szpitala, to dostanie jedzenie, bo skoro jedzenie jest przygotowywane dla pacjentów, to dlaczego on ma nie dostać jedzenia? I tak jest sierociniec, przy sierocińcu ogromna sala rehabilitacyjna. Tam było niestety wcześniej w mentalności tego plemienia Samburu, bo tam w większości zamieszkuje te rejony, takie ciekawe plemię Samburu. Oni mają po kilkanaścioro dzieci. Jak się rodziło dziecko z jakimś defektem, ojciec brał za nóżki, uderzał głową dziecka o drzewo, wyrzucał je w krzaki i tak uważali, że tak. Natomiast oczywiście i siostry zakonne, i lekarze wyedukowali, że to jest tak samo człowiek, niezależnie od tego, w jakim stanie on się urodził. Więc te dzieci były przynoszone do szpitala i porzucane. I dlatego powstał sierociniec. Ten sierociniec funkcjonuje do dzisiaj. To jest takie miejsce, powiem, niezwykle dramatyczne, dlatego że w jednym miejscu jest ponad 50 dzieci z chorobami takimi wrodzonymi, neurologicznymi. Część z nich w takim stanie rzeczywiście utrudnionego kontaktu ze światem, z rzeczywistością, wymagającym te dzieci niezwykłej opieki. Przy tych afrykańskich upach, proszę sobie wyobrazić, pieluchy i to wszystko. Pracuje tam z nimi 4 siostry zakonne pochodzące z Indii. Cztery siostry zakonne na 50 dzieciaków? Tam jeszcze są pracownicy do sprzątania, takie personel pomocniczy, no ale one generalnie we cztery cały ten problem ogarniają. Więc jak już te dzieci zaczęły, znosili te dzieci, powstał sierociniec. Później wybudowano dużą salę rehabilitacyjną. Właśnie udało nam się w Szczecinie zebrać $3,500 ostatnio. I wysłaliśmy siostrze tej przełożonej, ponieważ ona jest w fazie remontu i wyposażania tej sali rehabilitacyjnej, która tam od 20 lat nie była remontowana. No i to są takie, no są to rzeczywiście, tak mówimy od samego początku o tej pokorze, to jest takie miejsce, gdzie szczególnie człowiek nabiera pokory, gdzie wydawałoby się, że taka część, że te dzieci tak odtrącone, nikomu niepotrzebne, mocno, wydawałoby się mocno nieszczęśliwe, jednak gdzieś znalazły pomoc w osobie tych sióstr zakonnych, które im, można powiedzieć, całe swoje życie, bo jedna z tych sióstr tam pracuje od 40 lat praktycznie, prawie nie wyjeżdżając z tego miejsca. I pan pojawia się tam ze swoją ekipą, czy sam? Pojechałem tam z moimi młodymi rezydentami. Na obóz przetrwania trochę? No taki trochę obóz przetrwania. Szpital w ogóle wyposażenie bardzo dobre, sprzęt oczywiście stary, pamiętający jeszcze ubiegły wiek, lata 70., 80., więc wzięliśmy trochę ze sobą chociażby końcówek do diatermii, która tam była obklejana zwykłą taśmą. I natomiast jest przy tym wszystkim ogromny szacunek tego personelu, który tam pracuje, do tego szpitala, do tego miejsca, dlatego że jest to taki żywiciel, można powiedzieć. W ogóle, jeżeli ktoś tam leży w szpitalu i przyjeżdżają, nawet ktoś z plemienia przychodzi odwiedzać, oni wszyscy mają wtedy odświętne stroje. Szpital traktowany jest jako takie wyjątkowe miejsce. On jest codziennie, też gdzieś tam spadają drobne liście. Są panie, które go sprzątają codziennie, zgarniają te liście. Tam jest naprawdę tak porządek. Tak oni bardzo, bardzo szanują z wielu względów też. No, ten szpital w latach, w ubiegłym wieku, w końcówce ubiegłego wieku, był dla tego miasteczka źródłem utrzymania, ponieważ on miał taką sławę, ten szpital, że przyjeżdżali tam operować się ludzie z sąsiednich krajów nawet. To była bardzo dobra kadra lekarska. Oczywiście wszystko było sponsorowane przez bogatych przyjaciół chirurga z Włoch. Natomiast tak się złożyło jego życie prywatne, że on poznał pewną klinikę, wyjechali nad ocean w 2006 roku i to wszystko z dnia na dzień stanęło. Bez lidera nie ma? Nie ma lidera, też nie ma. Ci ludzie się nie ubezpieczają, dlatego że oni byli nauczeni, że tam nawet dostaną wszystko za darmo, nawet im dadzą jeść. Nie wytworzyło się, w ich mentalności nie wytworzyła się potrzeba jednak ubezpieczenia zdrowotnego.
które nie jest takie drogie, bo ono jest w zasadzie na miesiąc dla całej rodziny równowartością paru puszek Coca-Coli, więc to też nie jest jakieś wyśrubowane finansowo. I to jest jeden problem, że oni się nie ubezpieczają. Drugi problem to jest szpital diecezjalny, gdzie no, prowadzi go diecezja ze stałym dylematem zamknięcia, ponieważ on go dołuje. I problemem jest to, okazuje się, że tam nie ma na dzień dzisiejszy lekarzy. Jest jeden tylko chirurg miejscowy, który zabezpiecza tę część operacyjną, natomiast tam jest wielu, wielu pacjentów, którzy przede wszystkim wymagają pomocy ortopedycznej. Jest mnóstwo porodów pacjentów, którzy mają problemy okulistyczne związane z pasożytami i innymi sytuacjami. Pojawiacie się wy i co jesteście w stanie zrobić? Myśmy tam byli trochę parę tygodni i doszliśmy do wniosku, że taki wyjazd incydentalny, on niczego nie zmienia w jakości opieki zdrowotnej nad takimi ludźmi, dlatego postanowiliśmy, żeby w tym miejscu przez cały rok było zawsze czterech lekarzy w formie rotacyjnej. Są to rezydenci ostatnich lat specjalizacji, dwóch to nie są jeszcze specjaliści, dlatego że trudno mi by było zabrać Polakom specjalistów, do których się czeka w kolejce dosyć długo. Natomiast rezydent to jest taki lekarz, który jeszcze nie jest specjalistą, a na tym etapie jego kształcenia już wiele potrafią i mi się wydaje, że mogą tym ludziom pomóc. Udało mi się zrekrutować z Polski około 60 lekarzy, co było pewnym fenomenem, bo na moje ogłoszenie w jednym z portali społecznościowych w ciągu dwóch dni w zasadzie zgłosiła się wspaniała grupa młodych ludzi, którzy widać, że z ogromnym zapałem, ofiarnością chcą pojechać. Ale też pewnie mówiliśmy o braku lidera tam w szpitalu. Pan dla nich jest taką osobą, która po prostu daje im gwarancję, że to warto zrobić. Może niekoniecznie. Ja jestem takim człowiekiem trochę od logistyki. Nie? Natomiast nie, no, w każdym... My mamy w naturze Polacy ofiarność, spontaniczność. Wydaje mi się, że to jest taką naszą cechą narodową. No tak, ale zakładam, że ci młodzi jednak wiedzą, że nie jadą do Kenii na wakacje, tylko jadą ciężkiej. Mam nadzieję, że będzie teraz czekała ciekawa, ciężka praca, ogromne doświadczenie. Jesteśmy właśnie, czekamy na decyzję pana ministra, aby uwzględnił nam ten wyjazd jako staż, a nie w ramach urlopu, żeby tym ludziom nie zabierać ich urlopu, bo oni mają tylko te 4 tygodnie urlopu. Chcemy, żeby tak się stało. Jesteśmy w fazie organizowania dla nich jeszcze sponsorów na bilety do Kenii z powrotem, dlatego że trudno od młodego człowieka, który akurat zarabia tyle, że cena biletu wynosi dokładnie jednomiesięczne pobory, więc Fundacja Harambe, to jest Fundacja Harambe, która tą opiekę zapewnia, robi starania, aby te środki pozyskać tych młodym ludziom, zabezpieczyć to. Szanowni widzowie, jeśli oglądacie, a chcielibyście pomóc, to dajcie znak sygnału, odezwijcie się do redakcji, a skontaktujemy was z panem profesorem, tak żeby można było pomóc, jeśli to jest możliwe, prawda? Bo zakładam, że rąk na pokład nigdy dość. Nigdy dość. Nawet ta nazwa Fundacji Harambe, wszyscy razem, to jest z języka Swahili, wszyscy za jednego, wszyscy, jak można powiedzieć po polsku. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wszystkie ręce na pokład i rzeczywiście te potrzeby też logistyczne, finansowe są niemałe, więc tak jak pan redaktor powiedział, gdyby słuchacze zechcieli nam pomóc, to będzie dla nas też bardzo ważne. Bo, tak jak mówię, ideą tego jest zapewnienie ciągłości. Jeżeli tam będzie przez cały rok rotacyjnie wymieniała się ekipa z Polski, to ma sens, wtedy to podnosi. I wszyscy mają korzyści, dlatego że przede wszystkim robimy to dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, a też niewątpliwie dla przyszłych lekarzy. Tak nieraz się słyszy wiele krytycznych głosów na temat lekarzy. Wydaje mi się, że taka szkoła życia ofiarności takiego młodego lekarza na starcie jego życia zawodowego będzie też miała wpływ na jego kształtowanie jako takiego już dorosłego, w cudzysłowie mówiąc, lekarza z jego odpowiednim nastawieniem do drugiego człowieka, to inaczej się na te potrzeby też ludzi patrzy, jak człowiek przejdzie taką trudniejszą szkołę życia w tym wszystkim. Na sprzęcie, który nie jest najnowszej generacji, który nie ułatwia życia. Natomiast przy tym wszystkim nadrabia ten personel średni, który tam pracuje. Mieliśmy okazję poznać choćby siostrę oddziału, niezwykle pracowitą osobę. Ja też jestem daleki od używania stereotypów. Nieraz się słyszy, że ciemnoskórzy ludzie mają mały zapał do pracy. Ja zawsze będę polemizował w takich sytuacjach, jak ktoś będzie głosił takie teorie, dlatego że miałem okazję pracować z tymi ludźmi. Są to niezwykle pracowici ludzie, którym rzeczywiście, że jeszcze przyświeca idea sensu tego, co potrafią bardzo wiele z siebie dać. Oni też się bardzo szybko uczą. To też jest takie charakterystyczne, zdając sobie sprawę z wielu
braków, niedoskonałości u nich, jak gdyby rozwinął się taki to poczucie, że edukacja dla nich jest szalenie istotna, że wiele rzeczy nadrabiają właśnie braków tą taką edukacją, którą pogłębiają. Też fajnie, że mają od kogo, no bo to też jest ważne. Oni nawet jeżeli są otwarci na wiedzę, a nie ma kto im tej wiedzy przekazać, no to sprawa byłaby zamknięta. Dzięki wam nie jest. No też tam oczywiście są programy, oprócz Fundacja Harambe, którą reprezentuje, ona ma nie tylko w tej swojej części charytatywnej pomoc medyczną, ale również edukacyjną, więc są remontowane, nawet budowane od podstaw szkoły. No jest duże wsparcie świata zachodniego. Wychodzicie poza szpital. Wychodzimy też poza szpital, widząc te potrzeby nie tylko ze strony medycznej, ale też inne tych mieszkańców. Bardzo serdecznie. Dziękuję za to, co pan tam zrobił, ale też mam nadzieję, że rzeczywiście wśród naszych widzów są i tacy. Mam nadzieję, że dadzą znak sygnał po tym naszym spotkaniu. Też zrobimy wszystko, żeby ono jeszcze później po spotkaniu, po wydaniu na żywo poniosło się w świat, tak żeby rzeczywiście ktoś zapukał i powiedział: bilet, bardzo proszę. Cztery osoby rocznie. Cztery osoby miesięcznie. Tak, cztery osoby miesięcznie. Przez razy 12 miesięcy. No to logistyka rzeczywiście jest spora. Niełatwa. To są też dokumenty, to musi być wszystko formalnie załatwione, więc zbieramy dokumenty z prawa wykonywania zawodu, które musi być potwierdzone przez kenijskie Ministerstwo Zdrowia. To są też kwestie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń zdrowotnych dla samych lekarzy, którzy tam pojadą, bo najważniejsze też tym zdrowie nie może się nic stać. To są i szczepienia, przygotowania całego systemu do tego wyjazdu. Jeśli będziemy tylko mogli pomóc, to zrobimy to w sekundę, panie profesorze. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę, że miał pan chwilę, miał pan czas i wpadł pan do nas, tak żebyśmy mogli pokazać tę historię, opowiedzieć ją, przesłać dalej w świat. Niech się zgłaszają i pomagają. Panie profesorze, z szacunkiem. Wszystkiego dobrego, spokojnego dnia. Profesor Jerzy Sieńko, chirurg, transplantolog. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia.